Siemka, tu Bartek z Leporama.com. Dzisiaj szybki filmik, taki update, co się ostatnio wydarzyło. Unia Europejska wprowadziła obowiązek naliczania VAT-u na wszystkie produkty, które są sprowadzane do Unii Europejskiej z Wielkiej Brytanii. To skomplikowało moją sprzedaż w ten sposób, że ja w Anglii nie potrzebuję być VAT-owcem, bo jest to dodatkowy koszt, bo jest to dodatkowy headache, bo jest to taki problem. Wymóg w Anglii jest, jeśli nie masz obrotu czy też dochodu 85 tysięcy funtów, to nie potrzebujesz być na VAT-cie. A za to Unia Europejska narzuciła, raczej po Brexicie właśnie, żebym ten VAT musiał naliczać, jeśli sprzedaję przez stronę internetową. Aczkolwiek nie wiem do końca, jak to jest. Gdybym sprzedawał przez Facebooka czy coś w tym stylu, również mógłbym być zaliczony do tego, że sprzedaję z Anglii do Unii Europejskiej. No oczywiście ktoś może powiedzieć, no przecież prowadzić biznes to są różne opodatkowania, jakieś taksy, jakieś customsy, trzeba płacić jakieś cło, sprowadzanie i tak dalej. No tak, ale jeśli jesteś samozatrudniony i sam działasz, nie jesteś w stanie ogarnąć takiego czegoś, że przypuśćmy, naklejka może takiej wielkości, nie? Kosztuje na przykład, no ile byś powiedział, no funta, 5 zł za jedną, to do takiej naklejki musiałbym doliczać 20% taksu lub w sumie, zależne to jest od jakiego kraju tu się sprzedaje, to już w ogóle tak skomplikowało. Jeśli jest 10 rodzajów progu VAT-owego, w niektórych krajach, tak jak na przykład w Polsce może być 23, w innym może być 19 i tak dalej, to mam naliczyć VAT według tego, gdzie ta osoba zamieszkuje. Więc to jest dla mnie głupie, żeby to tak rozwiązać, żeby to w ogóle naliczać, to jest debilizm, bo jeśli masz 5 zł, to zdajesz do tego 20% VAT-u, a później klient widzi, raz, jest naklejka za 5 zł, później się okazuje w koszyku, że to już nie jest 5 zł, tylko 5 plus 20% VAT-u i jeszcze do tego na przykład wskakuje koszt przesyłki. Wiadomo, niektóre przesyłki mogą być za darmo i tak dalej, wliczone w koszt naklejki i tego. No ale tak to może wyglądać, nie? Nie mam pojęcia, co miała Unia Europejska w zamiarze z tym zrobić, ale na pewno wykosi to takich działaczy domowych, że tak powiem, bo w Anglii jest dużo takich osób, które coś produkują w domu, czy to mydełka, zapaszki, co byś nie wymyślił, Anglicy to mogą robić w domu, bo tu jest tak to zrobione, że w sumie w Polsce jest tak samo, możesz tak samo z domu prowadzić działalność. Tylko że z tym, że Anglicy nie są tacy opodatkowani. No masz różne progi i tego, ale to nie jest tak skomplikowane, żeby było trzeba coś odliczać, naliczać, przeliczać. Na świecie dzieją się naprawdę dziwne rzeczy. Tak samo z kryptowalutami w Ameryce. Za każdy transfer, w Polsce chyba to samo jest, za każdy transfer i wymiany kryptowaluty na inną, czy na dolary, to muszą zapisywać sobie tą transakcję. No i jest na głupota, bo przecież takich transakcji można mieć na godzinę 1000. I są znowu urodziły się strony internetowe, firemki, które będą ogarniać to, żeby ci naliczyć to prawidłowo ten tax. To jest chore, co się dzieje, no ale w takich czasach żyjemy i ja się z tego wypisuję, bo nie jestem w stanie tak prowadzić firmy, że sam zarobię 200 na przykład złotych na miesiąc na stronie internetowej i jeszcze do tego mam się rozliczać z VAT-u, bo Unia Europejska tak sobie zachciała. No to jest idiotyzm, no. No może i mają jakiś super pomysł, żeby własne firemki, które są w Unii Europejskiej, które prowadzą, może chcą się jakoś rozwinąć w tym, coś w tym stylu, no bo jeśli odetniesz taką Anglię, no to od razu ci się rodzi możliwość prowadzenia takich firm w Unii Europejskiej, które będą zamiennikami takimi w Wielkiej Brytanii. Wiadomo, Wielka Brytania wyszła z Unii Europejskiej,
i już tam nie wpłaca nic, no to można na nią nałożyć różne te nowe podatki czy jakiś sposób rozliczania. Tak samo na Chiny, tak to nie wiem, czy zauważyłeś, że na przykład na produkcji w Polsce czy w Anglii wchodzą nowe produkty, które na takie przedmioty, które wcześniej były robione w Chinach, a teraz właśnie z powodu korony i tak dalej, różnych taryf, jakichś opóźnień, lepiej jest to już produkować na miejscu niż zlecać w Chinach, bo wcale to w Chinach nie jest już tańsze, a i jest szybciej to zrobić u siebie. A wcale nie jest to jakaś technologia czy coś w tym stylu, żeby to nie było wykonywalne w Anglii czy w Polsce, bo jak wiesz, to obróbka z krawaniem i tak dalej, to prze do przodu jak wściekłe od paru dekad nawet, więc nie ma już to problemu z tym. Także to tyle. No, jeśli jakoś podsumować ten filmik, no to eBaya, Etsy i moją stronę wyłączyłem, nie można tam już nic zamówić. To nawet mógłbym, naprawdę, do Japonii, Stanów Zjednoczonych i tak dalej wysyłać, sprzedawać i tak dalej, ale znowu się być pewnym, że nikt nie zakupi z Unii Europejskiej, no to jest głupie, no to jest takie ograniczenie. No wchodzić na stronę człowieku internetową, gdzie nie możesz kupić czegoś, bo jesteś w Unii Europejskiej. No to nie jest ani ładne, ani nic, więc moja strona internetowa została przerobiona, jeszcze muszę ją poprawić, żeby to było bardziej jako blog i tak dalej. A jeszcze do tego dołożyło się fakt, że za jakiś czas otwieramy nowy unit, tak zwany takie miejsce, taki warsztat tutaj w Leicester, i tam raczej przydadzą się takie naklejki, a raczej takie szablony wycinane do lakiernictwa, gdzie będziemy malować różne felgi, będziemy robić znaczki, napisy i tak dalej. A może również będę robił tylko reklamy na samochody. I to już po prostu nie ma sensu, żeby taką stronę internetową prowadzić. Tak samo mój główny klient, który jest na terenie Unii Europejskiej, w różnych miejscach przebywają, bo podróżują, ale mają swoją stronę internetową, gdzie również mieli bardzo fajne naklejki, które ja wykonywałem z Anglii, wysyłałem w sumie na cały świat. I też nie mogę z nimi już współpracować, no bo i komplikuje to całą transakcję, całą organizację tego biznesu. Nie jest to dla nas już dochodowe i nie jest to jakieś łatwe już do zrobienia, do ogarnięcia. Więc zdecydowaliśmy, czy też ja zdecydowałem, że cała sprzedaż online idzie na bok, idzie do kosza, bo Unia Europejska już to tak skomplikowała, że tego się nie da robić. A poza tym już nie będę miał czasu i również muszę powiedzieć takie coś, przyznać się, że naklejki, które robiłem, które się sprzedawały, to nie było bardzo mojego pomysłu, mojego wzoru, mojego logo czy coś takiego, więc nie ma sensu już w ogóle takiej strony prowadzić. Jedyne, co by miało sens, to rozdawać swoje logo za darmo, lub jeśli już jest naprawdę duży popyt czy coś w tym stylu, no to jednak jakieś swoje te wzory i charge'ować za nie, jakieś tam dobrą cenę na to wystawić, czy to na naklejki na auto, ścianę czy tak dalej. Może by to jeszcze działało, ale tak z mojego punktu widzenia, żeby robić taki biznes, to się już nie opłaca, bo gdziekolwiek indziej bym nie poszedł, to zarobię po prostu więcej, a ten VAT to już był takim gwoździem do trumny. Także dziękuję bardzo. Gdybyś miał pomysł, jakieś pytanie czy coś w tym stylu, daj znać, zrobię filmik, czy też ci odpiszę, czy co tam potrzebujesz, załatwimy, bo będę miał za niedługo całkiem sporo czasu, będę pod telefonem, pod e-mailem i tak dalej, więc na razie, cześć.